pracy. Dzisiaj mamy 9 grudnia. Rozwiązujemy zadania z zestawu dotyczącego geometrii płaskiej, a dokładnie czworokątów. Pierwsze zadanie. Oblicz długość boku kwadratu. Jeśli przekątna jest o 2 cm dłuższa od boku. OK. Czyli co mam? Mam kwadrat i mam przekątną i wiem, że przekątna jest o 2 cm dłuższa od boku. Czyli mamy taką sytuację. OK. Przypomnijmy sobie wzór na przekątną w kwadracie. Przekątna w kwadracie to A pierwiastka z B. Jeżeli nie pamiętacie tego wzoru, to się go nauczcie. No nie, moglibyście też wyprowadzić go z stwierdzenia Pitagorasa. Jakbyście nie wiedzieli, to byście pomyśleli, a mam tu trójkąt prostokątny, równoramienny, a kwadrat plus a kwadrat równa się d kwadrat i wyszłoby wam, że d to jest a pierwiastki z dwóch. Czyli teraz mamy tak. A pierwiastki z dwóch równa się a plus 2. I chcemy to rozwiązać, bo chcemy znaleźć długość boku. Przerzucam wszystko to, co a, to co jest a, na lewą stronę. I mam takie równanie. Dobra, i co teraz zrobić, żeby powiedzieć, ile jest równe a? Otóż mamy wyciągnąć a przed nawias. To będzie pierwiastek z 2 minus 1 równa się 2. Podzielmy zatem przez pierwiastek z 2 minus 1 obie strony. Czyli mamy a równa się 2 przez pierwiastek z 2 minus 1. No oczywiście nie lubimy niewymierności w mianowniku, wobec tego ją usuwamy. Mnożę i dzielę przez to samo ze zmienionym znakiem. Czyli mnożę przez pierwiastek z 2 plus 1 licznik i mianownik. Na dole robi mi się wzór skróconego mnożenia. Pierwiastek z 2 do kwadratu minus 1 do kwadratu. Co jest 1? A, to mogłam tego nie pisać. Czyli wynik to jest 2 pierwiastki z 2 plus 2. Czy była jakaś jednostka? Była, więc tutaj też dopiszę, że długość boku to 2 nawiasie pierwiastek z 2 plus 1. Albo możecie napisać 2 pierwiastki z 2 plus 2. Myślę, że to było fajne zdanie. Przećwiczyliśmy, jak rozwiązywać takie równania liniowe, gdzie mamy nie wiadomo, ale tutaj występuje jakiś pierwiastek. No zasada była taka, wyciągam a przed nawias, a przez ten nawias później dzielę. To zobaczmy, o co chodzi w zadaniu drugim. Bok rąbu ma długość 41 cm. Wyznam długość przekątnej, jeśli coś tam się dzieje. OK. No to tak. Mamy rąb. Bok ma 41 cm. Wiemy, że rąb to jest taki kopnięty kwadrat, więc wszystkie boki ma takiej samej długości, a przekątne przetną nam się pod kątem prostym i w połowie. Różnica długości przekątnych jest równa 62. No i teraz tak. Dla ułatwienia ja sobie tak. Długość przekątnej tej jednej oznaczę jako 2x, czyli tutaj będę miała połowa z tej przekątnej to będzie x, a tutaj y, po to, żebym nie miała tam ułamków. Ogólnie zasada jest taka, muszę jakoś oznaczyć te przekątne, mogłabym oznaczyć całą przekątną jako x, ale później będę miała ułamki, więc ja sobie oznaczam, że x to jest połowa przekątnej, więc cała przekątna to jest 2x, tak samo tutaj y to jest połowa przekątnej, cała przekątna to będzie 2y. Wiemy, założyłam tutaj, że x jest większe od y. Różnica długości tych przekątnych jest równa 62. To ja mogę to zapisać. 2x minus 2y, to jest różnica przekątnych, jest równa 62 cm. Na razie jednostki pomijam. No to mam jedno równanie. Mogę je zapisać trochę lepiej. Czyli tak, zapiszmy jeszcze tutaj założenia. Na pewno x i y są większe od zera. I jeszcze założyłam, że x jest większe od y, tak? Czyli ta przekątna 2x jest większa od tej przekątnej 2y. OK, to co my tutaj mamy? Podzielę to przez 2. X minus y równa się 31. To jest to nasze jedno równanie. Potrzebuję drugiego równania. W geometrii bardzo często, jak brakuje wam drugiego równania, to co dorzucamy? Dorzucamy twierdzenie Pitagorasa. No i weźmy, popatrzmy na taki trójkąt prostokątny, który tutaj jest. No jest prostokątny, bo przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. To mogę zapisać, że x kwadrat plus y kwadrat równa się 41 do kwadratu. To teraz wyznaczę sobie z pierwszego równania na przykład y. Y to będzie x minus 31. I wstawię to do drugiego równania. To co mamy? Mamy x kwadrat plus x minus 31 do kwadratu równa się 41 do kwadratu. Pamiętacie?
Powiedziałam Wam, że wzory skróconego mnożenia kryją się w różnych miejscach. I tutaj mamy właśnie taką sytuację, gdzie ukrył nam się taki wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. Czyli rozwiązując to równanie, musimy pamiętać, żeby zastosować tutaj a minus b do kwadratu, czyli a kwadrat minus 2 razy a razy b plus b kwadrat równa się 41 do kwadratu. To może mam tutaj za mało miejsca, zmarzę sobie lewą stronę i będziemy za chwilę kontynuować rozwiązanie takiego równania kwadratowego. I już jestem. Wracamy do rozwiązania naszego równania kwadratowego. Zobaczmy, co my tam mamy. Mamy tak. 2x kwadrat minus 62x i teraz 31 do kwadratu to jest 961 równa się 41 do kwadratu, czyli 1681. I rozwiązujemy równanie kwadratowe. Pamiętajcie o tym, że u nas x i y są większe od zera. Przenosimy na lewą stronę 1681. To ile nam wyjdzie? Tutaj wychodzi minus 720 równa się 0. Podzielę to przez 2, bo wolę, jak są ładniejsze obliczenia. Czyli mam x kwadrat minus 31x minus 360 jest równe 0. Policzmy delta. Delta, czyli b kwadrat minus 4 razy 1 razy c. No to mi tu delta wyszła 2401. Sprawdźcie, czy wyszło Wam tak samo. A pierwiastek z tej delty wyszło fajnie, bo wyszło 49. To spoko. To teraz liczymy x1. x1 minus b, czyli 31 minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 2. Tutaj mamy nasze współczynniki, które bierzemy, no ale zobaczcie, że to jest mniejsze od zera, więc to jest sprzeczne. To x2 to będzie 31 plus 49 przez 2a, czyli przez 2, 70 przez 2, 40. No to jest dobrze, większe od zera. Czyli x jest równe 40. To teraz policzmy jeszcze y. Przepis na y był tutaj. Wstawiam wobec tego w miejsce x 40, czyli mam 40 odjąć 31. To jest 9. Ale uwaga, pytali nas o długość przekątnych, tak? O co nas pytali? Wyznacz długości przekątnych. A długości przekątnych to jest 2x i 2y. Czyli 2x to jest 80, jednostka była centymetrów. Czyli 80 cm to jest jedna przekątna. A 2y to jest 2 razy 9, czyli 18 cm. To jest długość drugiej przekątnej. I to by była nasza odpowiedź.